Jesteście po pierwszym treningu z nowym, tymczasowym trenerem. Jak wy odbieracie te zmiany? No, pierwszy trening na razie z trenerem Chrobakiem, także spokojnie. No, trzeba poczekać, trzeba dać czas trenerowi, żeby pokazał swój warsztat szkoleniowy, swoją myśl. Także no, wydaje mi się, że musimy robić swoje, po prostu musimy zmazać tą plamę po tych pucharach i nieważne kto będzie trenerem, musimy po prostu robić swoje, ciężko trenować. Powiedz mi, czy ten trening różnił się jakoś od tego, co było wcześniej, czy nie? No różni się trochę, no zawsze trener ma, nowy trener, każdy inny trener ma swoją jakąś tam koncepcję treningu i dało się to odczuć, że było troszkę inaczej, aczkolwiek wydaje mi się, że treningi są do siebie podobne, więc ogólnie był dobry trening, dobra jednostka siłowa, długa, także zaczęło się bardzo dobrze. I teraz trzeba tylko potwierdzić dobrą dyspozycję, bo zakładam, że taka jest i wygrać z Pogonią Szczecin. Tak, inne opcje nie ma, 3 punkty musimy zdobywać, bo nic innego nam nie zostało, teraz tylko Liga i Puchar Polski, więc na tym się skupiamy.